dzisiaj Tomasz Łazarski, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Suwałkach. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Cały czas, panie dyrektorze, budowane są modernizowane ulice w Suwałkach. Wrócę chociażby do ulicy Reja. Tam również mieliście swoją działkę. Przy ulicy Reja pojawiła się zieleń. Ta zieleń przy ulicy Reja wytrzymała i ataki pogody, i ataki być może pewnych osób, no, które niszczą w Suwałkach zieleń? To znaczy w tym roku, powiem wyjątkowo, nie zaobserwowaliśmy jakichś dużych aktów wandalizmu, co miało miejsce w poprzednich latach. A jeżeli chodzi o zieleń przy ulicy Reja, to akurat tam generalny inwestor za to zieleń odpowiada i tam jest ta zieleń objęta 3-letnią gwarancją. Jedynie z ramienia tutaj ZUK to zajmuje się koszeniem i bieżącym utrzymywaniem trawników. Kontynuując ten temat, temat nowych ulic, no to nowe ulice powstają przy sercu Suwałk, w samym centrum miasta. Tam również zamierzacie wykonać jakąś pracę, aby tam również było zielono? To znaczy tam prowadzimy rozmowy z tam generalnym wykonawcą tych prac i jeżeli chodzi, tam część robiliśmy zieleni dla firmy Pribo, a w tej chwili jeszcze tam, powiedzmy, za wcześnie mówić, jak to będzie ta zieleń wyglądała i czy akurat my będziemy tą zieleń tam robili. Takie główne ciągi komunikacyjne w Suwałkach, ulica Kościuszki, ulica Noniewicza, tam jakiś czas temu posadzono nowe drzewka, przyjęły się w tych miejscach, czy były jakieś kłopoty? Tu już jest ich w tej chwili drugi sezon i z tego, co zaobserwowaliśmy, to tam jakieś pojedyncze dosłownie sztuki z jakichś tam przyczyn, czy chorób, czy po prostu atmosferycznych, nie przeżyły w tym roku, ale to są dosłownie pojedyncze sztuki, które będą wymienione. Tutaj, jeżeli chodzi o te ciągi główne jezdne czy piesze, to w tej chwili zakończyliśmy wykonanie zieleni na łączniku między ulicą Buczka a ulicą Wojska Polskiego, przedłużenie sportowej tak zwane, to tam jest założona nowa zieleń. I w tej chwili też wykonujemy renowację zieleni tutaj na tym rondzie przy Statoil Orlenie na górze tutaj. To jest plac chyba Świętego Krzyża.